Halina! O, witam, witam. Chodź tutaj. Pamiętasz go? Pamiętam. Halina Węgrzyn nie zdała egzaminów na prawo jazdy podczas pierwszego kursu. Miała wówczas kłopoty z cofaniem, skręcaniem i ogólnie kierowaniem. Dlatego Zbyszek woli zacząć jazdy z Haliną ponownie na placu manewrowym. A może byś za siebie patrzyła? Przez prawe ramię tam do szyby. No to jedzie. Mamy blisko do słupka dojechać. Jak myślisz, jaką odległość jesteś od słupka? No będzie z... Ile? 5 centymetrów, 6. Daleko? Chodź, idziemy! Patrzymy, no jest przy słupku. 5 centymetrów! A pokaż, ile to jest 5 centymetrów. A, no tyle. To przystaw to tutaj. Więcej niż 5, nie? No. Ale jest sukces. Pamiętasz, że za pierwszym razem rozjechałaś słupka, bo go w ogóle nie widziałaś? Tak. 40 godzin i sukces jest. Zatrzymałaś się 5 centymetrów przed słupkiem. Wsiadasz do samochodu. Zbyszek wierzy w Halinę, dlatego od razu rzuca ją na głęboką wodę. Głęboką dla Haliny. Dojedziesz do tych pierwszych dwóch słupków sama, nie podpowiadam ci. Mhm. Zatrzymasz się i cofniesz w to samo miejsce, gdzie jesteśmy. Dobrze. A poczekaj, jak wysiadam. Pojedziesz na mój sygnał. Lewym okiem jedź, prawym okiem hamuj. Ale dlaczego tak harczy? Sprzęgła nie wciskasz do końca. Ale to wrzucasz bieg wsteczny, a ty już chcesz jechać tam. Nie dotykaj się tego kwiutka tam do góry. Halo? Sprzęgły wciśnięte? Tak. Tu i pchnij do przodu. Masz jedynkę. Takie sukcesy Zbyszek traktuje w kategorii cudów wręcz religijnych. W imię Ojca i Syna, wsteczny? Wygląda na to, że w tym samochodzie jest kilka wstecznych. Ty się nie oganiaj od tym lewarkiem, tylko wrzuć bieg wsteczny. No, podnieś do góry ten krawacik i do przodu. Cel jest tam. Cofanie to największa zmora Haliny. Tym razem słupek musi się modlić o przetrwanie. I teraz bez mojej asysty powtórz to, tylko ten prosty odcinek. Halina, no dawaj! Halina nie omówiła jednak tego manewru z samochodem. Jak on do tyłu idzie. Halina, jak widać, pokochała to auto od pierwszego wejrzenia.